Gdzie jest zegarek? Co tu? Co? Gdzie jest? Zegarek został w domu. Czyli nadresowo jestem trochę. Nie może tak być. Myśli, koro musi ja po, polski Chińczyk dzisiaj, kurwa. Co to ma za się? Baltikusik, no. Dobry zegarek. Kurwa, to bardzo ładne. No są ładne, naprawdę. No za ten budżet. A witam wszystkich widzów. Kasper Tofel, dziki przy mikrofonie. Sesja numer 2 z Adamem Rębisiem. Po raz kolejny się ma. No. Pewnie w jakimś odstępie Kasper to puści, ale... Tak, pójdzie w odstępie. Dzisiejszy temat. Największe błędy podczas budowy masy mięśniowej. Dlaczego nie robimy progresu? Koniec szkolenia. O Jezu, też od czego tu zacząć, nie? Ogólnie temat jest bardzo mocno skomplikowany, tak jak już mówiłem na poprzednim materiale. Może też podzielimy sobie to na aspekt najpierw żywieniowy, kombinowanie żywieniowe, aspekt plus minus treningowy i aspekt wspomagania. Tak będzie chyba. Jeśli chodzi o samą kwestię żywienia w okresie budowania masy mięśniowej, na pewno największym problemem, nie mówię tu o czystości jedzenia, oczywiście staramy się jeść jak najmniej przetworzone produkty, chociaż i w normalnej diecie, jeśli nie mamy dodatkowych jakichś tam problemów jelitowych, typowo alergicznych i tak dalej, chociaż wiadomo, im bardziej przetworzone jedzenie, tym niestety organizm tam wystawia za to rachunek, jest przeładowanie kaloryczne. Przeładowanie? Tak. Wiesz, ludzie będą to pompować insuliną i tak dalej, uratować się środkami typu metformina, berberyna, chrom i tak dalej, i tak dalej. Ale wrażliwość insulinowa jako taka, nie mówię, że musimy trzymać BF kurwa 6-8% cały rok, bo naprawdę jest mało kulturystów takich na świecie, którzy w taki sposób budują masę mięśniową, ale na pewno jest to przeładowanie kaloryczne. Im więcej kalorii, bez względu na to, jaki trening wykonujemy, i o ile receptor stanie się ślepy na insulinę, tym to budowanie masy mięśniowej spowolni dla nas diametralnie. To jest taka pierwsza sprawa. Druga sprawa, niepotrzebne jakieś kurwa wariacje kaloryczne. Nie mówię to w tym przypadku dla wszystkich, jak to wygląda. Bo wiadomo, są znowu indywidualne jednostki. Jeden będzie jadł tak, drugi inaczej. Ale nie mówimy właśnie o wyjątkach. Ale jakieś, wiesz, typu kurwa 1200 gram węglowodanów i 30 gram tłuszczu, co ogólnie uważam za... Tak, to jest w ogóle absurd. Strasznie wysokie węglu, a 10 gram fatu. No wiesz, sama kwestia glikemii w tym przypadku. Organizm nie będzie potrzebował większej dawki insuliny, żeby ten cukier wrzucić do komórek. Tylko wszystko fajnie, tylko że to będzie na tyle męczące, że będziesz musiał ratować się albo znowu własnym, zewnętrzną insuliną, albo nie dojesz i waga zacznie ci spierdalać, co uważam totalnie za absurd. I jako trzeci problem z tego podpunktu, rozjebanie bebechów. Przy takiej ilości jedzenia no nie da się wypchać 1000+ żarcia. Mówimy o samych węglowodanach, nie mówię o, wiesz, o białku i tłuszczach. Mówię o samych węglowodanach. Bez jakiegoś rozepchania kurwa talii i problemów żołądkowych. No, nie opierdolimy 18 toreb ryżu, ile tam ma ryż na 78? No dałem 80, żebym miał. No 80, no mam 15 toreb ryżu. To jest 1200 węgli. No. No, to jest jakaś abstrakcja, nie? No jedzenie ryżu w takiej ilości. Dlatego nawet nie mówię, że sam u niektórych chłopaków nie stosowałem takich rzeczy, chociaż z perspektywy czasu wiem, że no, można zrobić to lepiej. Druga sprawa na masie, kwestia bardzo mocno indywidualna, to jest dawka protein. No właśnie, ja jestem mimo wszystko bardzo high protein, bardzo. Różne były te, był trend właśnie odnośnie wysoki, potem był, że jednak nie jest, no są tak potrzebne te proteiny. Że wiadomo, prawda jest jedna, ale tak, żebyście wy to byli w stanie... Potrzebne są i to bardzo, i to kurwa u zawodników naprawdę w większych dawkach niż myślimy. Bo wiadomo, badania tam mówią, że tam powyżej 3-2-3-3 optymalne działanie względem skutków ubocznych, czyli tam zwiększenia poziomu mocznika kreatyniny, się bardziej to już tam się nie opłaca, ale mimo wszystko mamy tam badanie, było na poziomie około 4-4,5 g na kilogram masy ciała, syntezę białek mięśniowych i tak to nasilało jeszcze bardziej, mimo tego, że już mogą mieć jakieś niekorzystne skutki zdrowotne. Musiałbym znaleźć gdzieś to badanie, to pewnie podejście tylko sprawie, to może tam rzuci. Tak, będzie rzuci gdzieś w komentarz. Ja u 80% swoich klientów, chociaż nie zawsze, zależy jak to reaguje oczywiście, ale i tak staram się trzymać te 3,5 do 4 gramów białka na kilogram masy ciała. High protein, no. High protein zawsze. Chyba że w okresie masy naprawdę jesteśmy bardzo mocno przeładowani, przemęczeni, to staram się podbić właśnie i fatu, unikać insuliny totalnie, a białko naprawdę dopiero się wtedy kręci około 2,5-3 gramów. To w takim przypadku. Tylko w takich wymiarach. W takim okresie, jak już człowiek jest zajechany, jak dobrze reagujesz,
Mielonasycone kwasy tłuszczowe, jakieś awokado, ewentualnie rybka, orzechy, masło migdałowe, peanut butter w ogóle chyba nie używam u chłopaków. I w takim okresie białko 4, 4,5 do 5 gramów się nawet trafiało. 5 gramów białka to jest już dużo. 5 gramów, żeby nikt tam nie mówił. Znaczy, biorąc pod uwagę rozpiski zawodników, kurwa, takich top światowych, Phil Heath pamiętam kiedyś udostępnił. No właśnie, powiedz. To tam było 570 gramów czy 580 gramów białka dziennie, jak był w Sajteku jeszcze, nie? 500, prawie 600 gram białka. Kai Greene, zanim zaczął współpracę w 2013 roku, wszędzie możecie to znaleźć. Piszecie kurwa w Google, wyskoczy wam stare, nie muscle development, tylko Generation Iron. Jak Kai Greene pracował wcześniej z tym takim łysym typem. Oscar Arden? Nie, on z Colosseum Gym prowadził tam zajęcia. Ten sam typ prowadził Akima Williamsa. To jak Kai Greene z nim pracował, to ja po 750 gramów białka dziennie, nawet do 800. Każdy, ja co wołowina prawie na wszystkie posiłki, rano kurwa jajka i każdy posiłek zapijał, za każdy posiłek było 680 gram izolatów, 8 posiłków dziennie. Samego izolatu szło prawie pół kilo kurwa dziennie. To nie jest żart na potrzeby programu, kurwa, na potrzeby nagrania. Tak. Tylko no, możecie sobie to odszukać. Dla mnie to jest abstrakcyjna ilość. Ale Radek też to mówił odnośnie tego właśnie, jak to wyglądało. Tam było 2, chyba 400 mięsa dziennie. No. I że to mięso było w chuj. Totalna, a dla mnie to jest totalna abstrakcja, bo akurat uważam, że taka dawka no, nie ma jakiegoś większego przełożenia. No ale jak widać, no, z drugiej strony teraz pójdźmy, jak Kai Greene poszedł odszedł od tamtego, poszedł do Faraha, to zmniejszył białko do 380 gram w 2014 roku. To samo Blessing. Blessing nawet 400 nie je. I patrz, jaką formę za ciebie kręcił. Nie ma jednej drogi. Można, więc to kwestia bardzo mocno indywidualna. Ale zaczynając, wracając do meritum pytania, pierwszym błędem w okresie masowym jest przeładowanie kaloryczne. Odpowiednia podaż kalorii, nie kurwa nadwyżka kalorii na poziomie 1000-1500 kalorii powyżej naszego zera kalorycznego, bo to nic nie da, tylko na poziomie 10-15% więcej niż nasze zero kaloryczne wynosi. Czyli mamy być najedzeni, a nie kurwa najedzeni w chuj i przeładowani tym żarciem. To jest taki pierwszy minus. Tak. Drugi błąd? Białko. Nie, w sezonie, jeśli chodzi już poza jedzeniem. Towar. No właśnie. Przeładowanie towarem. No o towarze już my jeszcze nie gadali, to właśnie no, teraz jest przeładowanie towarem w okresie off-sezonu. Używanie środków DHT, to uważam też za głupi pomysł. No nie dlatego, że tam DHT będzie tam blokować receptory, do których tam sobie blokuje start i tak dalej, ale chociażby nawet przez to zmniejszy się indukcja GH do IGF przez używanie DHT na masie, ale to już tam chuj w to. Sama kwestia ilości towaru. No właśnie. Ilości towaru. Na masie mamy być zdrowi, stany zapalne mają być zredukowane do minimum. Dobre samopoczucie. Tak, organizm ma chodzić na 100%, a nie może być zatruty towarem. Ewentualnie towar sobie możemy podbić w ostatnim tam okresie off-sezonu, zanim zaczniemy redukcję. To jest takie moje małe myślenie. Kolejna sprawa. Dobór środków. Dobór środków, właśnie odpowiednio. I my jesteśmy bardziej zatruci, no jak mamy ten off-sezon wykonywać, skoro nie wiem, mija 6, 8, 10, 15 tygodni, a to opierdasz pół sezonu rale. No nie jesteś w stanie jakkolwiek funkcjonować na co dzień, gdzie twoje elita, mikrobiom elitowy jest kurwa zniszczony, nie jesteś w stanie się dobrze wysrać, dobrze trawić, a co dopiero tego jedzenia przyswoić i co dopiero narzuci tą nadwyżkę kaloryczną, jak nie masz apetytu, nie? To pomyśl te orale i do tego 5 gram białka. I 5 gram białka. 1,5 metra w pasie. 1,5 metra w pasie plus kurwa w domu zapach, kurwa, obory, nie? Pegenigle. Strach, kurwa, papierosa zapalić. No ale no... Ale wiecie, o co mi chodzi. To nie jest, kurwa, jakaś tajemna wiedza. Mówimy o rzeczach oczywistych. Oczywistych, tylko że ja mówię o rzeczach oczywistych. Może sobie wejść, materiał trwa 20 minut, nie ładujemy tego i tego na w sezonie, potem materiale pokażę, jak spróbuję fajną rozpiskę dzisiaj z konsultacji z chłopakiem. No, chłopaczek sobie bije tam 300-406, troszeczkę bolda, off sezon, zaczynamy leciutko. No. I chuj, 60 katury codziennie, od razu w raporcie, nie mam kurwa apetytu. No jak ty pizgasz, dzieciak uważa, że 80 kg, 60 mg tury, która jest toksyczna, mikrobiom jelitowy się nie odnowi w tydzień, mimo tego, że biorąc probiotyki na co dzień do orali, to i tak to się... A ludzie myślą, że łykniesz probiotyki tak. I to tydzień czasu już masz florę odbudowaną. Nie naprawi się kurwa od tak.
tracisz apetyt, no to jak ten osos ma wyglądać? Kolejna sprawa, nawet sama indukcja GHD i GF, jeśli masz stany zapalne, rozjemana jelita, już abstrahując w ogóle od neuroprzekaźników i tak dalej, receptorów dopaminowych nawet w jelitach, czujesz się chujowo. Rozjebane jelita wpływają bardzo mocno na stany depresyjne. Nie wiem, czy, znaczy, badań na ten temat jest naprawdę setki. Tak, to też polecam sobie wygoglować, bo naprawdę dostęp do takich badań jest bardzo, bardzo łatwy. Stan jelit wpływa naprawdę na jakość snu, na nasze zachowanie w ciągu dnia, na kwestię nawet głupiej percepcji, odbierania bodźców, czy czas reakcji, nie? Bo to sama kwestia, wiesz, odpowiedzi dopaminowej. Więc jeżeli jesteś bardziej zajechany jelitowo, tym kurwa nie masz czasu, nie masz nawet ochoty trenować. Co dopiero jeść i mieć jakąś kurwa motywację. Już abstrahując właśnie, tak jak mówię, od kwestii konwersji GHD-GF, jeśli masz stanę zapalną, rozjebaną wątrobę do jelita. Dycha hormonu leci, IGF-150. No, dycha hormonu IGF-150, no to jest w ogóle dla mnie abstrakcja totalna. Abstrahując od jakości hormonu. A hormon może nie być zły. A to tak, ale hormon może, właśnie, bo to jest właśnie ciekawe. Nie będę oczywiście mówił po nazwiskach, znam wielu zawodników na świecie, nawet kurwa, no, wymieniłem kilka nazwisk, które chyba wszyscy znają. No. I rozmawiałem z jednym zawodnikiem naprawdę klasy światowej, który niedawno zakończył karierę, to na off-sezonie, gdzie chłop ważył na scenie bańkę 20. To jest, bańkę 20, lubię to określenie. Używał 4 jednostki aptecznego hormonu. I ktoś powie, kurwa, co on pierdoli. Jak chłopaki, że mój fizik walą 10. Tak, wiesz, bo nie mógł wytrzymać, bo ręce mu wyginało. Tylko był człowiek takim genetykiem, że więcej, raz, że więcej nie potrzebował. Dwa, każda dawka wyżej ograniczała jego performance treningowy, bo ulał nadgarstki, odcieśni. Przechodziłem stare to odcieśni, opuchnięcie. I dopiero na redukcji zwiększał tą dawkę tam do 6, 8, 10 i więcej, nie? A to wiesz, dawki na sezonie, organizm musi chodzić zdrowo. To jest najważniejsze, na zdrowo i nie zatruty, kurwa. Coś jeszcze za sezonów takich typów na szybko? Znaczy wiesz co, jeszcze do samego tematu białka, bo tam się temat przewinął, a białko u osoby naturalnej, która chce budować, podać białko osoby trenującej bez wspomagania farmakologicznego, czy utrzymywać właśnie w zakresie tam powiedzmy bezpiecznie 2-2,5 grama, znaczy, no, tak. czy można to popchnąć trochę do przodu, bo to jest też taki temat. Znaczy samą kwestię, jeśli chodzi o syntezę białek pięściowych, wiadomo, naturalnie, nie przerobimy nie wiadomo ile, no bo to po to używamy substancji, które tą syntezę nasilają, żeby to mięśnie budować. Tak jest. Więc jeśli jesteśmy naturalni, wiadomo, że części tej białka nie przerobimy na budowę masy mięśniowej, ale pamiętajmy też, że białko ma też inne kurwa funkcje, na przykład indeks sytości bardzo wysoki. No tak. Zjecie dużo więcej białka. To było gotowanie co? No nie, ale wiesz, tym chodzi nawet od zwykłego naturala. Czy zjemy więcej białka? Tak. Apetyt tak kurwa nie ciągnie, to jest pierwsza sprawa na redukcji. Mhm. Druga sprawa, bilans azotowy. Jesteśmy cały dzień bardziej nabici, mięśnie są bardziej uwypuklone. Trzecia sprawa, na odporność naszego organizmu, do wszystkie funkcje regeneracyjne w organizmie, nawet i odporności, potrzeba aminokwasów, które skąd kurwa dojdą do organizmu? Z białka. Więc sama kwestia tego, jak oczywiście badania mówią tam na masie 1,8, 2,2 grama. No to badania mówią, a potem są kontr badania. Do 2,5 grama, może nie kontr badania, bo nie ma badań, Kasperku, że od razu mówię, które stawiam tezę A i badania przeczące temu, tylko delikatnie może o innych konkluzjach, o to mi ewentualnie inną drogą mogą prowadzić do tego samego efektu. Mhm. Ale to sama kwestia z białkiem, tam do 2,5 grama. To nie mówię, że użycie u osoby naturalnej 3 gramów na kilogram masy ciała jest złe, bo może mieć pewne profity. Właśnie takie w przypadku tym polepszenia regeneracji, zwiększenia bilansu azotowego, ta pompa mięśniowa jest większa, sen będzie lepszy, bo wiadomo, tam, ten bilans azotowy w organizmie rozszerzy to naczynia krwionośne, bla bla. Uważam też, że to jest też aspekt psychologiczny, bo jeżeli na przykład osoba ma duży problem z podjadaniem, na przykład, ja ryzyko w cudzysłowie przyjmowania tych 3 gram białka nie jest wysokie, nie zniszczy chłopu do organizmu, a on wie, że jak będzie chodził głodny, to się złamie. I on wpierdala się czegoś innego, a białeczko zrobi sobie deserek z dobrej jakości białka, tyle mamy kurwa. Mięsa się obieść. Smak, ale nawet mówię o samych zwykłych izolatach, koncentratach, stary. Dodajesz, robisz sobie miskę białka, dodajesz żelatyny, 3 kurwa miski do lodówki. Tak, 2,5 kg posiłek. 2,5 kg posiłek na to galaretka, stary kurwa, złoto, deserek złoto, nie? Tak. Żyć nie umierasz, ja to nie pamiętam tych czasów, ale nie trzymałem dietę kilku lat. Jeszcze do tematu samego dopingu, tak żeby go zamknąć. Powiedzieliśmy o tym, o czym ludzie, co ludzie robią nie tak, to w takim razie jak w skrócie wygląda, twoim zdaniem, odpowiednio przeprowadzony
wspomaganie farmakologiczne. No bazą będzie tutaj podczas okresu budowy masy mięśniowej. Bazą będzie chyba test wysoko. Znaczy no też nie zawsze znowu. Jak ktoś ma taki kurwa organizm typowo zapalny, jak ja to nazywam, no to towar musi być akurat tutaj totalny minimum. Mhm. Wydaje na przykład to właśnie nasz kolega Michał, bo tylko dzisiaj o nim mówimy po nazwisku akurat, bo tutaj o nim wspomnieliśmy już kilka razy. To Michała jak kurde, mimo że sylwetka no jest ogromny. Musi być minimum. No Michał jest naprawdę, no, używa bardzo mało wszystkiego. I tutaj u niego stawiamy wyłącznie na bardzo ciężką pracę. Tak. Więc tu w tym przypadku nie powiem, że Michał ma wysoko testa, bo kurwa, bo nie ma. Michał ma wysoko hormon, bo kurwa nie ma albo dłuższy albo czas. Ma, albo... albo w ogóle nie miał tak. dłuższy czas, więc to jest zastanawiające. Wiadomo, zaraz będzie. Ale właśnie to jest taka korelacja, no bo jest gabaryt, jest nietypowy zestaw. I wysyp, i zaraz będzie wysyp komentarzy, nie no kurwa, Big Mike to na kurwa nie wiadomo ile towaru. Ale to jest wysyp komentarzy, bo ci, którzy mają przez 3 dni temu założyli konto i mają nic więcej. Chyba teraz Michał wrzucał zdjęcia, zrobiliśmy sobie taką odpoczynek, to Michał pół roku używał, no teraz. Zastępcza typowa, 250 na tydzień, nie? Tak. No i 120 par kilo, jak rzucał zdjęcia. No kawał chłopa. No jest totalna abstrakcja, ale ogólnie, jeśli chodzi o sam dobry off-season, wiadomo, czy zaczynamy to prosto tam z redukcji po zawodach, czy robimy odpoczynek taki typowo regeneracyjny, jeśli męczarnia była z redukcją, jeśli nie, to robimy tam lekkie odbicie, bo nie jestem fanem jakichś tam bardzo mocnych odbić. Bo też obciąża organizm. Mi się kojarzy z ulaństwem później szybciej. No zależy, no właśnie można odbić i ładnie to przytrzymać, tylko to znowu też, kurwa, cały rok jesteś mnichem. Bo to jest tak. Pilnowanie jedzenia na tip-top, ale ogólnie anabolik 1-2. Na przykład taki test, jakieś NPP. Ewentualnie, jeśli ktoś dobrze nad rolą toleruje. Jeśli ktoś dobrze toleruje. Bo tam może w większej dawce pokąsać głowę. Zdecydowanie. Faktem było. Znaczy mówię, to materiał nie jest typowo o tematyce dopingu, aczkolwiek fajnie było to zawrzeć, no bo to jest jednak częścią tego całego procesu budowy. Kwestie żywienia tutaj mamy ogarniętą, trening, no to co rozmawialiśmy wcześniej, czyli trzeba ciężko zapierdalać. Dokładnie, kurwa. Trzeba ciężko, jeśli chcecie mieć dużo mięśni, trzeba ciężko zapierdalać. Wiadomo, dobrze jest ten trening sobie zaplanować. O, na pewno objętościowo i dobór ćwiczeń. Dobór ćwiczeń to jest wiadomo podstawa, bo nie musisz sobie kurwa programować tego treningu. Ja sam też jak wiesz, jak piszę swoim klientom, bo oni by chcieli kurwa zmianę co kurwa co miesiąc czymś nowym. Skup się na tym, co robisz dobrze, wzorce ruchowe, odpowiednio wiesz, zachowaj sobie technikę i zapierdalaj. I zapierdalaj. Tak jak Jay Cutler kiedyś tam był w materiale, on mówił, ile on ćwiczył podobnym planem treningowym, 9 lat? Czyli... No ale to ostatnio Hunter Labrada rzucał coś, nie? Tak. Bo tam był jakiś tam hejt, się na niego rzucił, bo pojechał gdzieś na trening chyba do Joe Bennetta. Ale to pojechał sobie chyba tylko reklamowo, bo mieli podobnego sponsora, chyba tego samego sponsora. Tak. Ale on mówi, że chyba tym samym planem treningowym, co ćwiczył z ojcem, ćwiczył 6 albo 7 lat tak samo cały czas. Ale już abstrahując od tego, tu mówimy o takich freakach genetycznych. Ale mówię ogólnie o samym planie treningowym. Dobór ćwiczeń i ciężki zapierdol. A czy mamy robić jakieś, wiadomo, deloady i tak dalej, organizm sam o tym powie. Wiadomo, no, nie robiłbym na pewno pierwszego tygodnia, kurwa, planu treningowego od razu zajazdu do upadku, bo, znaczy do upadku. Maxów kurwa w pierwszym tygodniu tego planu treningowego, tak. No bo nie jesteśmy Ronnie Colemanem, żeby kurwa na redukcji. To, że on tak wyglądał i tak ćwiczył, no. Nie znaczy, że większość osób odniesie taki efekt. Czy... No nikt nie jest Colemanem, tak. Kurwa, Adam Rębiś. No to reklama. Całe życie bez kontuzji, rosnę. Ile teraz ważysz? 138. Schudłeś trochę. No, nasza ulubiona poza, hej, Kacper. Katuła jest. Ale ty nie myślisz, ale wcześniej więcej ważyłeś chyba. No, nie? Ale też boksuję ostatnio tak. Trochę boksuję i tak wiesz, troszeczkę zeszło. Obgryzłem paznokcie kurwa i spadło ze 4 kilo. Z pół kilo spadło, ale potem zjadłem i dopadł mi efekt jaja. Okej. Ale ty dzisiaj z tym papierosem mnie rozwaliło, że strach zapalić papierosa. Starczy na dzisiaj. Dobra, starczy. No to myślę, że... Etap budowy masy mięśniowej, największe problemy, jakie temu towarzyszą, mamy przegadane. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Będziecie chcieli coś ciekawego, ja jestem bardzo otwarty, bo ostatnio bardzo mało nagrywam, żeby nie było. Także u Kaspar tam możecie zostawić, nagramy coś po prostu, no, teraz dzisiaj Kaspar przyjechał do mnie przy okazji, ale możemy coś nagrać znowu online, bardzo chętnie, jakbyśmy mieli jakieś tematy. Piszcie. Zamiast nagrywać materiały po półtorej godziny, możemy nagrywać takie 20-30 minutówki. Ja bardzo chętnie, także pisać. Lajka, udostępnić, kurwa, oznaczyć. Tak, dzwoneczek, subskrypcja.
Dzwoneczek, no nie? Jak mój syn ogląda jakiegoś YouTube'a, też kurwa, taki gówno ogląda. Wciśnij dzwoneczek, zasubskrybuj kolego. Nie no, to też podstawa. Dobra, to widzimy się przy następnych materiałach. A my idziemy coś zjeść. Idziemy coś zjeść.